dzisiejszym odcinku razem z Natalią po raz kolejny będziemy jedli więcej niż powinniśmy. Wszystko dlatego, że jak już pewnie widzicie po tytule, pierwsza osoba, która zje dzisiaj cały słoik XXL rzeczy dostępnych tylko w żabce, po prostu wygrywa. Zastanawiacie się może, czemu akurat rzeczy tylko z żabki, a wszystko dlatego, że nie wiem czy wiecie, ale żabka bardzo często ma w swojej ofercie rzeczy, no których nie da się kupić nigdzie indziej. Odpaliłem gazetkę żabki, żeby wam to pokazać i zwróćcie uwagę, że tutaj przy wielu produktach będzie taka naklejka tylko w żabka. To oznacza, że na przykład tych napojów, no póki co nie da się kupić nigdzie indziej. Tak samo jak tych kaktusów, tutaj lodów Snickers, tutaj jakichś lodów Fantazja, też jak widzicie, Wedel ma te lody podobno tylko w żabce. Tutaj jakaś nietypowa Coca-Cola, też dostępna tylko w żabce. O, tu jakieś Mentosy o smaku Fanty, które też kupicie póki co tylko w żabce. Takich produktów żabka ma całe mnóstwo, ale poza słodyczami, napojami i w ogóle, żabka ma też, słuchajcie, swoje dania na ciepło, których no też nie da się kupić nigdzie indziej, więc w dzisiejszym odcinku to wszystko kupimy i no zobaczymy, kto z nas da radę szybciej to zjeść. Dodatkowo, żeby było ciekawiej, jak zawsze pomagać lub przeszkadzać będzie nam to koło fortuny, którym jak zwykle razem z Natalią będziemy chcieli na zmianę co 20 minut. Zanim jednak pojedziemy do żabki i spróbujemy to wszystko kupić, strzelcie po tym filmem łapkę w górę i spróbujcie dobić tutaj 20-50 lajków, no bo wtedy od razu nagrywamy kolejny słoik XXL. Więc jeśli jesteście nowi, to zasubskrybujcie koniecznie mój kanał, robiąc to samo, co w tej chwili widzicie na palcu, tylko że tam na dole pod ekranem, obok mojego awatara. No słuchajcie, wchodzimy do środka i patrzcie, od razu na dzień dobry mamy całą półkę z nowościami, które są tylko w żabce, tak mi przynajmniej wydaje. Chociaż nie, nie wszystko jest tylko w żabce, ale o, proszę bardzo, są tutaj oznaczone produkty, więc zaraz coś wybierzemy. Dobra, słuchajcie, zaczniemy sobie od napojów i tak, tutaj jest Coca-Cola zero cukru o smaku lime, czyli limonki, ale właśnie limonkowa cola jest wszędzie, tylko że ta zero cukru limonkowa jest tylko w żabce, nie? Więc weźmiemy sobie po jednej. Do tego malinowe jeżyki, one były w poprzedniej gazetce oznaczone jako tylko w żabce i chyba nadal, nie? Są tylko tutaj, więc też możemy je wziąć. Mentosy Fanty też znaleźliśmy, więc bierzemy. W gazetce znaleźliśmy też, że tylko w żabce są jakieś nowe zielone niknaksy i jak widzicie, one są tutaj, nadal one są o smaku zielonej cebulki, czaisz? Bierzemy. Bierzemy, no. Kolejna rzecz tylko w żabce, tak jak widzicie, takie oto żelki Tigera, my z nami ich nie jedliśmy, więc bierzemy i zaraz przetestujemy. No dobra, zakupy w pierwszej żabce zrobione, mamy pełną siatę rzeczy, mamy ale... tyle fajnych i ciekawych rzeczy. Tak, ale to jeszcze nie wszystko, co chcieliśmy kupić. Musimy jeszcze jechać do innej żabki, ale tego już nie będziemy wam pokazywali, tylko no zaraz po prostu pokażemy wam w domu wszystko to zakupiliśmy. No dobra, jesteśmy już w domu, więc czas pokazać wam to, co udało nam się kupić, a mam tego całkiem sporo, dlatego że tak oto wyglądają wszystkie rzeczy, które udało nam się kupić w żabce. Tutaj jest oczywiście jedna strona, tutaj jest druga strona, po obu stronach jest to samo i zaczynając z tego miejsca mamy, jak widzicie, loda Chupa Chups, którego w sumie z Natalią jeszcze nigdy nie jedliśmy. Poza tym mamy też nowe rożki Snickers, których też nie jedliśmy. Dalej mamy strefę przekąsek i mamy tak, malinowe jeżyki, niknaks o smaku zielonej cebulki. Tutaj mamy żelki Tigera, podobno mega kwaśne. Tutaj czekolada Smarties, tutaj jak widzicie Mentosy Fanty. Ja akurat już testowaliśmy, są mega dobre, ale no będzie trzeba je dzisiaj zjeść całe. Tego chyba wam nie pokazywaliśmy, dlatego że udało się w żabce dostać nowe Lacy Oven Baked o smaku sera cheddar. Pod chipsami jak widzicie Tiger w podobnym opakowaniu, ale tym razem nie żelki, tylko napój. Tutaj limonkowa litrowa Coca-Cola, którą no już wam pokazywaliśmy. Tutaj mamy Coca-Colę czerwoną, nie czarną, tak jak ta, tylko Coca-Colę czerwoną, tak podobno będzie wyglądała. Ją już też zatem piliśmy, ale pewnie nie każdy z was ją widział. Dalej z ciekawych rzeczy na ciepło udało nam się znaleźć tylko kebab Rolo. Jego też nie jedliśmy, więc jestem mega ciekawy, słuchajcie, jak będzie smakował kepsik z żabki. No i po kepsiku na osłodę ten oto creepy donut. Lody póki co chowamy do zamrażalnika, tak żeby wiecie, no nam się nie roztopiły w słoiku, ale całą resztę Natalia trzeba upchać do słoika i zajmie się tym. Oczywiście, jak zawsze. No dobra, słuchajcie, jakoś się udało, oczywiście jak zwykle na styk. Tutaj musieliśmy owinąć donata w papier, żeby, wiecie, nie wytłuścił wszystkiego. Jakbyśmy chowali tutaj lody, to byłoby ciężko. No właśnie, nie ma tutaj lodów, ale na szczęście one są w zamrażalniku. Więc teraz Natalia jeszcze to samo do drugiego słoika. No dobra, słuchajcie, jak widzicie, dwa dokładnie identyczne słoiki są przygotowane. Wszystkie rzeczy są w środku, albo no tak na zewnątrz delikatnie. Ale dobra, nie ma co przedłużać, bo jedzenie i picie tego wszystkiego może chwilę potrwać, więc... Więc uwaga, 20 minut do pierwszego losowania kołem, czas, start! Ja dzisiejszy słoik zacznę sobie od tego nowego donata. W ogóle to jest jakaś nowość i zastanawiam się, czy tam będzie coś w środku. Okej, czyli zaczynasz na słodko. Ja widzę, mam trochę inny pomysł, dlatego że, słuchajcie, tam w środku, gdzieś głęboko niestety, o właśnie, jest ukryty kebab Rolo z kurczakiem, surówką, sosem ostrym i sosem czosnkowym, którego zjem na obiad, bo jak widzicie jest 16:09 i nie jedliśmy jeszcze dzisiaj obiadu. Zanim pójdziesz tam robić, to pokaż tutaj, że ten donut nie ma nic w środku. Ty, faktycznie jest.
pusty, tak? Bez nadzienia. Ale ma mega grubą polewę, wiesz? Okej. To mi trochę przeszkadza, jest za słodki przez to. Masz, Natalia, deser przed obiadem, tak średnio bym powiedział. Ja tego błędu nie będę popełniał i zjem sobie najpierw kepsa, wiecie, zrobię sobie podkładzik, elegancko, zjem obiad, a dopiero potem zajmę się... Najesz się na maksa. Wszystkimi innymi rzeczami. Wcale nie najem się na maksa, Natalia, to nie jest aż takie kaloryczne. No dobra, ma prawie 600 kalorii, więc trochę jest. Ale dobra, mamy tu napisane, że po wyjęciu z opakowania podgrzewać w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez 5 minut. Karol, ty jeszcze nawet nie wstawiłeś piekarnika, a ja już kończę pierwszą rzecz. Dobra, Natalia, spokojnie. Dobra, w takim razie słuchajcie, żeby tutaj Natalia za bardzo mnie nie wyprzedziła, szybko wstawiamy piekarnik na 180 stopni. Ja w ogóle wpadłam na pomysł, że teraz jest idealny czas, żeby wypić ten kwaśny napój, bo już tej chwilą zjadam mega słodkiego donata, więc może nie będę tak czuła tej kwaśności. Natalia, ty możesz zjedz coś pożywnego, co? Może zacznij od kepsika też. Spokojnie, poczekam aż tak, że jesz piekarnik, żeby nie tracić czasu. W sumie nie. Zielony! Co jest grane? Ale, pod kolor żabki, nie? Ty, widzowie, to ma 150 ml tylko. Ale pachnie mega kwasno. Serio? No Natalia, pij szybciej, bo ja cię nie mogę ciągle nagrywać, robisz to specjalnie. Ej, mocno kwasne, ale takie intrygujące. Dobre? Mhm. Dobra, to skoro tamto jest dobre, to sprawdźmy, czy żelki jakby z tym samym opakowaniem też będą dobre. O, one są tutaj, dobra, nie mogłem ich znaleźć, wyglądają tak i... Myślałem, że one też będą jakoś takie energetyzujące, nie? Jak energetyk, ale chyba nie mają tutaj nic takiego. Ani kofeiny raczej, ani żadnych takich rzeczy, więc to chyba są po prostu, no, zwykłe kwaśne żelki. A, no jest nawet napisane, nie? Że bez kofeiny. No dobra, w takim razie cyk, wysypujemy te żelki. Ej, one kurde, mają taki całkiem ciekawy kształt i... Uwaga, sprawdźmy, czy serio będą takie kwaśne. Ja już wypiłam i powiem wam, że cieszę się, że to było takie małe, bo na koniec było już mega kwasne. To te żelki nie są jakieś takie... Poczekaj na sam koniec. Giga kwaśne, ale właśnie, na końcu może być inaczej. Nie no, spoko są. Ja zastanawiam się, co teraz zrobić ze słoika i zastanawiam się pomiędzy chipsami a lodem z zamrażalnika. Kończę te żelki, uwaga, ostatni. Pierwsza rzecz zaliczona, tylko... Szybko ci poszło mega z nimi. Szybko, ale są twarde, wiesz, zęby bolą, jak tak szybko się je. Jak widzicie, 3 minuty temu dostałem powiadomienie, że wstępne podgrzanie piekarnika zakończone, więc wsuwam naszego kepsika do środka, ustawiamy 5 minut i zaraz zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie smakowało. No dobra, ja jednak zdecydowałam się na chipsy i powiem wam, że ten słoik jest cudowny. Najpierw było słodkie, później kwaśne, teraz słone, to jest naprawdę mega. No. I plusem jest to, że mamy tyle picia. No właśnie, bo zazwyczaj było tak, że dodatkowo mieliśmy sobie wodę, która się nie wliczała. Teraz mamy, słuchajcie, napoje w słoiku. I było kiedyś tak, że było jedzenie i napoje? Chyba nie. Ja nie kojarzę, żeby tak było. Możecie to znać, jeśli pamiętacie. I powiem wam, że te mentosy, kurde, tak tutaj troszeczkę na mnie patrzą, więc wyjmę je ze środka i spróbuję jeszcze, dopóki ten kepsik się nie zrobi, zjeść całą paczkę. Szczęka boli tego przeżywania. Do zjedzenia zostało mi jeszcze 6 mentosów, ale jak widzicie, moja potrawa jest gotowa, więc i chciałem powiedzieć, że musimy podmienić talerzyki, dlatego że te mentosy sobie zjem potem, bo to jest ciepłe, ale właśnie minęło pierwsze 20 minut. W takim razie próby smaku tego kebaba rolo zrobimy sobie zaraz po rozsuwaniu, ale powiem wam, że pachnie naprawdę spoko. I Natalia, jak robimy, kto pierwszy kręci kołem? Ja bym papier nożyce. Dobra, i ten, kto przegra, ten kręci, okej? Okay? Okay. W takim razie uwaga, 3, 4. Przegrałem, czyli kręcę. W takim razie uwaga, kręcę kołem i zobaczmy, co będę miał na początku. A mam... Jedź tylko słodkie. Nie no, widzowie, naprawdę, akurat teraz, jak zrobiłem sobie mojego kepsika, jest gotowy i czekał, aż go zjem. Nie mogę go jeść, tak? Tak. Robiłeś go, Karol, 20 minut. To prawda, ale... Wszystko na 20 minut, bo nie zjesz. Ale tam na pewno jest coś słodkiego, no to jakiś sosik, nie wiem, jakiś... Nie no, tam w sumie nie ma nic słodkiego, nie? No dobra, widzowie, w takim razie odpalamy minutnik na 20 minut. Następnym razem będzie kręciła Natalia. A póki co, niestety, z powrotem zamieniamy talerze i wracam do jedzenia mentosów. Uwaga, widzowie, ostatni mentos i mamy to. Ja podczas jedzenia tych chipsów trochę się zasuszyłam, więc muszę wziąć znowu coś do picia. I to jest serio piękne, że pijąc pozbywamy się kolejnych rzeczy. To bez kitu. No jak ci idzie, pokaż te chipsy? No tak, powoli do brzegu. Ogólnie ta Coca-Cola jest o tyle nietypowa, że ona, jak widzicie, właśnie jest czerwona. My ją kiedyś testowaliśmy u mnie na kanale w którymś z odcinków i tam robiliśmy to w samochodzie. Nie było tego aż tak dobrze widać, ale patrzcie, jak to wygląda tutaj. No jest to ewidentnie czerwona Coca-Cola. I co ciekawe, ona ma 0 kalorii. Ja nie wiem dalej, jak to możliwe, że te napoje mają 0 kalorii, nie? Na przykład lime. No. Ona ma, też jest 0, ale ma 8,5, więc to jest... 8,5 kalorii? Tak. O kurde. 0. Ciekawe, ile kalorii ma mój kepsik, którego niestety nie mogę zjeść, ale patrz, Natalia, on się tutaj podgrzewa. Prawie jak w piekarniku, na ruszcie. Przez to słońce tak wygląda. I w sumie ja mogę przecież zobaczyć, ile on ma kilokalorii, dlatego że jak zwykle mam przygotowaną listę wszystkich rzeczy. Tak oto wygląda ta lista i najbardziej koloryczne są jeżyki? Dalej nikt na akcji, 586. Aha, tu brakuje Natalia myślnika. Sorry, widzowie, tutaj mój perfekcjonizm się we mnie obudził. I do
dopiero trzecią dołyskę Baprolu. On ma tylko 574 kilokalorie, więc ty, no w sumie nie tak źle. A i właśnie, możemy oznaczyć to, co już zjedliśmy, czyli tak, Mendosy Fanty mamy, Tiger Żelki mamy. No i póki co to by było na tyle. Wracając do tych jeżyków, to ja liczyłam tam dwa razy te kilokalorie, bo ja byłam w szoku, że one mają tyle. No właśnie. W porównaniu do kebaba, gdzie one są w czekoladzie deserowej, czyli gorzkiej. Tam w tych paczkach zazwyczaj nie ma ich jakoś dużo, nie? Wydaje mi się, że jest ich tam 9, ale no zobaczymy. No zobaczymy, no. Ale zanim zobaczymy, jak wyglądają te jeżyki, to zobaczmy, co tam słychać w zamrażalniku. Uwaga, otwieramy i powiem wam, że ktoś tutaj chyba nieźle hehe zmroził. Tak jak ja teraz, mówiąc ten tekst. Ale dobra, zapomnijmy o tym, weźmy sobie Snickersa i zobaczmy, jak smakuje ten nowy Snickersowy rożek. Karol, ja właśnie skończyłam kolejną rzecz. No tak, powiem ci, jakieś okruszki są, ale dobra, zaliczymy już. Nie, no zaliczymy, no. Dojedzone i zaliczone. No dobra, niech będzie. Ja muszę sobie zrobić chwilę przerwy, więc mogę ponagrywać tutaj Karola. Zobaczymy, jak oceni tego loda. Ty, powiem ci, że wygląda naprawdę obiecująco. Tak, ja tak właśnie sobie pomyślałem, że ja mogę jeść tylko słodkie rzeczy. To jest słodkie, nie? No tak, lód jest słodki, tym bardziej Snickersowy. Tak, wygląda od góry, ej, powiem wam, że naprawdę wygląda fajnie. Zobaczmy, czy smakuje jak Snickers. Smakuje. Na ślepo byś rozpoznał, że to Snickers? Wiesz co, nie wiem, czy bym rozpoznał, że to konkretnie Snickers. Na pewno bym rozpoznał, że to jest taki, wiesz, trochę czekoladowy, nie? Orzechowo czekoladowy. Ale jak wiem, że to Snickers, to faktycznie mocno to przypomina, nie? Ja zaktualizowałam swoją listę i ona wygląda aktualnie tak. Zjadłam 3 rzeczy i zaraz będę miała 4, jak uda mi się wypić tą kolę. Oho, jedno z tego loda właśnie dokopałem się do karmelu, czyli mamy tutaj wszystko to, co jest Snickersie. Jest karmel, dopiero jak widzicie, tak trochę niżej, ale no jest go sporo. I powiem wam, że mega fajne jest to, że ten słoik jest tak różnorodny, bo teraz o, na przykład zjem sobie loda, trochę się schłodzę, a no potem mam nadzieję wrócę już do mojego krepsa. No dobra, nie zdążyłem zjeść całego lodu, zostało go tyle. Nie zostało tyle kowaków. Ale zanim to skończymy i zanim w końcu będę mógł zjeść mojego kebaba, bo od teraz Natalia już mogę jeść nie tylko słodkie rzeczy, to Natalia, proszę bardzo, musisz zakręcić kołem fortuny. Uwaga, sprawdźmy, co będzie miała Natalia, bo to jest twoje pierwsze, tak? Zakręcenie. Tak. I musisz zjeść całą dowolną rzecz do następnego losowania, którą niestety wybierasz sobie sama. No i teraz się zastanawiam, co wybrać. Czy mentosy, czy żelki? I chyba wezmę te żelki, to będę już miała je z głowy, te kwasiory. Kurde, no widzowie, chyba Natalia zdąży w 20 minut. W takim razie czas już leci i niestety raz jeszcze muszę wstawić tutaj piekarnik na 180 stopni. I w sumie dobrze się składa, bo zanim go tam wrzucę, zanim się podgrzeje, to dam radę, wiecie, dokończyć tego loda. Zjadam już kilka tych żelków i one faktycznie smakują lepiej niż pachną, bo pachną mega kwaśno, a jak się je zje, to nie są wcale takie kwaśne. No Natalia, zostało ci jeszcze 16 minut, trochę ponad, więc... Więc teraz jeszcze skończę tą kolę. Dobrze ci idzie. Ale jesz małe rzeczy. Ja przed chwilą, jak widzicie, dostałem kolejne powiadomienie, że wstępne podgrzanie zakończone. Więc po raz kolejny wrzucamy kepsa do piekarnika. Znowu stawiam 5 minut i mam nadzieję, że no po tym czasie w końcu uda mi się to zjeść. I wiecie co, dopóki mój obiad się nie zrobi, to nie będę brał na razie już nic więcej, bo jestem zasłodzony i chcę po prostu zjeść teraz coś normalnego. No a potem jak już to zjem, to będę mógł się odpalić i zająć się całą tą resztą. No dobra, czas na ostatniego żelka i zdążyłam. Natalia, ile ty masz rzeczy? Pokaż swój telefon. Aktualnie mam 5 rzeczy i teraz zastanawiam się, co wziąć kolejnego i wezmę loda Chupa Chups. Ja już otworzyłam tego loda i wygląda on tak. Jest on w sumie trzykolorowy, chociaż wydaje mi się, że tutaj będzie też ten pomarańczowy. Tak, no to jest jakaś taka, co to jest, polewa taka? Taka polewa i nie wiem, czy to nie jest strzelające, bo ma takie cukiereczki. Tak, to są cukierki strzelające, ale strzelają gorzej niż w lodach ekipy. No, lody ekipy jednak miały najlepszą, nie? Tą strzelającą polewę. Ale dobra, w końcu mój kepsik jest gotowy. Czekajcie, damy go tak przyłożyć. Oj, troszkę ciepły. Kurde! Dobra, widzowie, lekka kraksa, ale jest okej. I czas na próbę smaku. Jak widzicie, tutaj już się wysypuje surówka i kurczak, który tam jest, bo to jest właśnie z kurczakiem jakąś taką, nie wiem, surówką. Zobaczymy, jak będzie smakowało. Wziąłem sztućce, żeby cały się nie wybrudzić i uwaga, zobaczmy, jak to będzie smakowało. Obym się nie zawiódł. Ej, jest dobry. Serio? Właśnie, po trzech widelcach już mi się zechciało pić, bo jest dość słony, więc możemy to wykorzystać i wypić te oto, jak widzicie, Coca-Cola Lime. Pachnie taką limonką, faktycznie. Wygląda jak zwykła cola, ona jest, jak widzicie, właśnie czarna i smakuje w sumie jak Coca-Cola Zero właśnie z takim dodatkiem limonki, więc jest, wiecie, taka lekka nutka smakowa. I do kepsika będzie jak złoto. Ja właśnie kończę tego loda i chciałam powiedzieć, że różowy kolor jest super w smaku, a ten pomarańczowy jest taki mało wyrazisty, taki mocno średni. Oho, no to widzowie, niestety go nie dojem, bo
Czas na losowanie. No dobra, w takim razie uwaga, czas na kolejne zakręcenie. Tym razem moje i... Do następnego losowania mogę odłożyć dwie rzeczy ze słoika. I to będzie mega duże ułatwienie, dlatego że kebaba będę miał zaraz jedzonego. Więc idealnie, jak widzicie, pod kebabem mam jeszcze niknaksy i jeżyki malinowe, które mają więcej kalorii, więc... No logiczne, widzowie, że dwie rzeczy, których się teraz pozbędę, to będą właśnie te jeżyki oraz te niknaksy, chociaż powiem wam, że jestem ciekawy, jak smakują, ale to pewnie przetestuje dla nas Natalia. W takim razie kolejny 20 minut czas start i w ogóle zobaczcie, jak wygląda mój słoik. Tu prawie nic nie ma. Został nam donut, ten mały tiger, ta Coca-Cola w puszce, ta czekolada Smarties i tak naprawdę te lejsy oven baked. A, i w sumie Coca-Cola, tamten kebab i jeszcze lód czupaczups, który jest w zamrażarce, więc w sumie nie jest tak dobrze, jak myślałem. U mnie sytuacja wygląda dobrze, bo ja już mam zaliczonych 6 rzeczy i kolejną 7 mam już otwartą. Ale uwaga, czas na test smaku. Ona w ogóle się mega rozpuściła, chyba mamy ciepło w mieszkaniu, Karol, dzisiaj. No. Ej, mega jest dobra. Fajne są te cukiereczki, ale jest bardzo słodka. No, no, słuchajcie, ja już powoli kończę tego kebaba, ale powiem wam, że bardziej niż jedzeniem tego kepsa, zmęczyłem się piciem tej Coca-Coli, bo zwróćcie uwagę, ile zostało jej w butelce. Tyle mam jeszcze w szklance i no nie ukrywam, że teraz już serio czuję się pełny, ale jak widzicie, że kepsik zjedzony. Dolewam sobie, o, jeszcze resztę coli. Kurde, czemu jest aż tyle? No i uwaga, wasze zdrówko. Wypite i powiem wam, że mam dosyć. Ja tutaj dalej wcinam moją czekoladę, a Karol jak zwykle w odcinku ze słoikiem jest w toalecie. I w sumie w międzyczasie naleję sobie tej Coca-Coli, bo zjadłam już prawie pół tej czekolady i powiem wam, że ona jest taka słodka, że po prostu aż mdli. Mega żałuję, że już na samym początku wypijam ten kwaśny napój, bo on teraz byłby idealny. No dobra, wróciłem do salonu, witam ponownie. Odcinek ze słoika bez mojego pójścia do toalety. To nie odcinek, to już jest tradycja. Do kolejnego losowania zostały trochę ponad 2 minuty, ale widzę na toalecie, że coś opornie ta czekolada. Czekoladka tutaj idzie, co? Jest mega słodka, wiesz? Aż mdli. Tak? Mhm. Ja do losowania wstrzymuję się jeszcze z jedzeniem i piciem, ale możemy wykorzystać jeszcze tę chwilę, żeby zaktualizować moją listę. I teraz tak, co my zjedliśmy? Zjedliśmy kepsika, więc to odznaczamy. Wypiłem Coca-Cola Lime, więc to też odznaczamy. Jeżyki majlowe i niknaksy musimy, cyk, przekreślić, dlatego że to odłożyłem. Ty, Natalia, i nie żeby coś, ale zostały mi 3, 4, 5, 6 rzeczy, w tym Coca-Cola czerwona, która ma 0 kilokalorii. Mi zostało już tylko 7 rzeczy i jak zjem tą czekoladę, to też będę miał już tylko 6. No dobra, ale zobacz, jak bardzo kaloryczny, bo ty zacząłeś od tych najmniej kalorycznych, a ja tych najbardziej już nie mam. Tak różnie. No dobra, może i tak, ale Natalia, czas na losowanie. No dobra, w takim razie uwaga, Natalia losuje i do następnego losowania, Natalia, możesz tylko pić. Mi już zostało tylko jedno picie i to ta Coca-Cola, którą już otworzyłam. No, unlucky, Natalia, co mogę ci powiedzieć? Nie dasz rady skończyć tej czekolady, przynajmniej teraz, przez najbliższe 20 minut. Więc odpalamy minutnik i Natalia, ja się odpalam. Tak naprawdę, nie zostało mi dużo rzeczy, więc tak, wezmę sobie teraz może, o, tego Tigera, bo on ma tylko 150 ml. Więc powinno pójść szybko. I popijając go, będę jadł tego donata z żabki, który nie wiem czemu, słuchajcie, ale jest mega creepy. No patrzcie, spójrzcie na niego, czy on wygląda jak zadowolony donat? W takim razie, słuchajcie, przeleję tego Tigera do szklanki, żebyście widzieli, o, dokładnie ile go jest. Pachnie trochę jak Natalia jakaś Helena. O, mega kwaśny, ale dobra. Będę przełamywał sobie to tym donatem, więc no mam taki posiłek trochę słodko kwaśny. Donacik zjedzony, w ogóle ciekawostka, ten donat jakby z tą podawą w ogóle można dostać tylko w żabce, więc no wszystko się zgadza. Wypity, ale powiem wam, że to raczej nie będzie mój ulubiony napój. Do losowania jeszcze mam, jak widzicie, ponad 13 minut, więc dobry czas i te lejsy trochę nie przerażają. Teoretycznie na kole fortuny mógłbym trafić, nie wiem, wymień się z przeciwnikiem albo odłóż jeszcze jedną rzecz, na przykład ze słoika, bo taka opcja też jest, ale miałem już odłóż dwie rzeczy, nie? Więc raczej limit szczęścia wyczerpałem, nie będę na to liczył, bo no, mogę się przeliczyć, więc po prostu wyjmę te lejsy, otworzę je i razem z tą Coca-Colą, która ma podobno 0 kalorii, zrobimy sobie taki mini zestaw. Jeżeli chodzi o moje picie, to sytuacja wygląda tak, że w butelce zostało mi już tylko tyle, a w szklance jeszcze tyle i chciałabym to dopić do końca tych 20 minut. Powiem wam, że trochę zwolniłem niestety, bo znowu czuję się pełny, ale no właśnie, jak to wypiję, to kolejna rzecz będzie zaliczona, bo tutaj już nic nie ma. Jeśli chodzi o lejsy, to zostało ich, jak widzicie, tyle, więc w sumie nie jakoś dużo, ale no jeszcze trochę. I powiem wam, że te nowe lejsy o smaku serowym całkiem spoko, nie są aż tak bardzo serowe, jak na przykład, nie wiem, jakieś cheetosy czy coś. Więc no wchodzą git i chciałbym je do kolejnego losowania po prostu zmęczyć. Ja już, jak widzicie, mam pustą butelkę, ale jeszcze całą szklankę do wypicia. No dobra, jak widzicie, do losowania zostało 20 sekund i niestety tych chipsów nie zdążę zmęczyć, ale czekajcie, uwaga!
Zdążyłem wypić Coca-Colę praktycznie w ostatniej sekundzie. W ogóle widzowie, ja zauważyłam, że u Karola w słoiku została ostatnia rzecz. Natalia? Nie wiem, co się dzieje. Natalia tak do mnie, ty masz ostatnią rzecz? Ja mówię, ty, no chyba tak, ja sam też nie wiedziałem, widzowie, sami. No masz jeszcze w lodówce loda, tak? No tak, no i te chipsy jeszcze, nie, do dokończenia. Chociaż ich jest mało. No właśnie, to już prawie puste. Natalia, no i teraz ja kręcę? Tak, ty kręcisz, więc w sumie wszystko może się zmienić. Uwaga, zobaczmy, co będę miał do następnego losowania. Mam zamień jedną rzecz z przeciwnikiem. Karol. Widzowie, jednak chyba nie wyczerpałem szczęścia na dzisiejszy odcinek, dlatego że wcześniej miałem już dwie rzeczy, teraz mogę zamienić coś z Natalią. Kurde, Natalia, ty tam masz same duże chyba. No ja ci mogę, Karol, zaproponować jeżyki, chyba Barolo albo Niknaksy. To wszystko, co masz? Tak. Ja widziałem te mentosy, Natalia, na dole. Nie! Dawaj mentosy, pokaż je. Są, Natalia, czekajcie, widzowie, sam muszę się obsłużyć. O, proszę, tak, nie zauważyj, Natalia, centralnie na środku były. Dobra, Natalia, biorę mentosy i to bez żadnych skrupułów, skoro ty chciałaś mnie tutaj oskamować, to proszę bardzo. Trzymaj czekoladkę. I teraz, widzowie, zostały mi te chipsy do kończenia, mentosy oraz ten oto lód Chupa Chups. I spróbuję zjeść to wszystko w 20 minut, tak żeby Natalia nie zdążyła zakręcić, bo no wtedy jeszcze mogłaby trochę namieszać. Ja, widzowie, się nie poddaję. Będę tutaj w międzyczasie jadła sobie swoją czekoladkę. Nie ma sensu, Natalia, to kończę, tylko pojawił się problem, bo wypiłem całe moje picie i nie mam za bardzo czym popijać teraz, ale... No możesz zapychać się wodą. No właśnie, nie chcę. Nie chcę tego robić, więc widzowie, przemęczy się, tutaj chipsów nie ma już dużo, więc najpierw kończymy je, potem mentosy, a na koniec bierzemy loda. No dobra, słuchajcie, to są ostatnie chipsy, które mi zostały. No teraz serio, nie musisz już jeść. Ty, chyba, że masz ochotę, to wtedy śmiało, ale... Nie, ty nie zdążysz, wydaje mi się. Tak, zobaczymy. Chipsy zjedzone. Teraz mentosy, drugie już moje w dzisiejszym odcinku. One są dobre, tylko że też ciężko się je przeżuwa. Będziesz się długo jadł. Nie wiem, Natalia, że tak długo, dlatego że... Wiem, że sobie wsadzasz je wszystkie na raz. Ja wiedziałam, że będziesz miał taki głupi pomysł. Ciekawe, jak je pogryziesz. Powodzenia. No mogę jakoś. Jak komik wyglądasz. Chciałeś pewnie powiedzieć, że wszystkie wsadzone do buzi. Tylko daj się mi 5 minut. Ostatnia część, przełknięta, mamy to. Było ciężko. Mentosy zjedzone, musiałem popić je wodą i powiem, że po tych wszystkich mentosach mam w gardle taki dziwny posmak. Nie próbujcie jej stałej paczki naraz, bo to nie jest dobre. I popijając to wodą mam jeszcze taki dziwniejszy posmak, więc mega dziwne połączenie, ale jak widzicie, 9 minut do losowania, więc muszę się streszczać. On ma tylko 66 kilokalorii, więc Natalia powinienem zdążyć w te 8 minut już teraz. Niestety raczej tak, dlatego ja się z tą czekoladą poddałam, bo stwierdziłam, że to bez sensu, nie? Jak zobaczyłem, jak Karol wsadził wszystkie mentosy naraz do buzi, to... Nie róbcie tego. I jeszcze na sam koniec został mu najmniejszy lód, jaki mieliśmy. On jest taki wodny, nie? Wodny, ale w ogóle to pomarańczowe jest takie bez smaku, takie mało wyraziste. Różowe jest lepsze. No nic, widzowie, trzymajcie kciuki, żebym zdążył zjeść, bo jak nie zdążę, to czuję, że na kole będzie Natalia miała oddać przeciwnikowi dwie rzeczy. O Jezu, ale bym ci oddała jeżyki i chyba tego kebaba. O nie, dobra, to jem, bo ja już nie chcę tego. Dobra, widzowie, uwaga. 4 minuty, 37 sekund do końca i biorę teraz ostatni kawałek. Na raz. Muszę go przegryźć i wygram. To jest masakra, mnie dzisiaj na początku tak szło. Ja z tobą wygrywałam i to mam na maksa. Poszło, przełknięte. Do końca jeszcze ponad 3,5 minuty, więc oficjalnie jestem zwycięzcą. Proszę bardzo, słoiczek pusty. I Natalia, totalna dominacja dzisiaj. Ale na tym widzowie będziemy kończyli. Powiem wam, że na początku było mega przyjemnie. Im dalej, tym już miałem coraz trudniej. Dla mnie też było mega przyjemnie, bo wygrywałam. No, do czasu. Ale wielkie dzięki za to, że wytrwaliście do końca. Zostawcie łapkę w górę, jeśli tutaj jeszcze jesteście. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. I w ogóle możecie pisać, jaki słoik chcecie następny. O, no właśnie, możecie dać propozycję. Wpadajcie też na kanał Natalii, bo tam dobijamy 220 tysięcy subów. A póki co idę trochę odpocząć, bo powiem wam, że no jestem najedzony, więc trzymajcie się i nara!